Podobnie jak rok temu, święta Wielkiej Nocy nie będą tradycyjne. Chcę zaapelować już dzisiaj o to, żebyśmy spędzili je w wąskim gronie. W gronie wyłącznie najbliższej rodziny. Już w najbliższą niedzielę palmową będą nowe limity w kościołach. Jeden wierny nie na 15, a na 20 metrów kwadratowych. Nie ma tutaj jakiegoś elementu dyskryminowania czy różnicowania różnych podmiotów. Biskupi zobowiązali się do przestrzegania tych zasad. W komunikacie po spotkaniu z ministrem zdrowia sekretarz episkopatu napisał: kierując się troską o życie i zdrowie wiernych, apelujemy do wszystkich księży proboszczów o bardzo poważne podejście do obowiązujących zasad dotyczących liczby wiernych. Zachowanie przestrzeni 20 metrów kwadratowych na jedną osobę w kościele będzie myśleniem życzeniowym i również bardzo, bardzo poważnie zastanawiam się, kto to tak naprawdę będzie kontrolował. We wrocławskiej katedrze limit oznacza, że we mszy może wziąć udział nie więcej niż 100 osób. Ten limit jest po to, żebyśmy zachowali odległości pomiędzy sobą, zarówno modląc się, jak i przystępując do Komunii Świętej, czy chociażby nawet wychodząc po skończonej liturgii z kościoła. O dopuszczalnej liczbie wiernych informują kartki wywieszone na drzwiach kościołów. Będzie też więcej mszy. W zależności od parafii pokarmy poświęci głowa rodziny, jak rok temu, tu w Szczuczynie. Ewentualnie też święcenie w plenerze, czyli przed kościołem, a nie w budynku, tak żeby było większe bezpieczeństwo. W kościołach prawdopodobnie nie będzie procesji z palmami, adoracji krzyża czy obmywania nóg i drogi krzyżowej. W Kalwarii Zebrzydowskiej już drugi rok z rzędu nie odbędzie się Misterium Męki Pańskiej, ale sanktuarium pozostanie otwarte. Przepiękne obrazki, kiedy pojedyncze osoby spacerują po dróżkach, zamyśleni, zamodleni, medytują Mękę Pańską. W wydarzeniach Triduum będzie można też uczestniczyć za pośrednictwem telewizji i internetu. Wierni w Niemczech nie będą mieli takiej możliwości. Mimo poniedziałkowej prośby kanclerz Merkel o wprowadzenie w trakcie świąt wirtualnych nabożeństw duchowni Kościoła katolickiego i ewangelickiego, nawet o tym nie myślą i mówią, że nie zamierzają zamykać drzwi kościołów. Co ciekawe, również minister spraw wewnętrznych skrytykował pomysł rządu, mówiąc, i tu cytat: dziwi mnie, że partie, które w samej nazwie określają się jako chrześcijańskie, chcą podczas najważniejszego święta nie wpuszczać do kościołów wiernych. Szczegółowe wytyczne dla naszych proboszczów przedstawi jutro polski episkopat. Agnieszka Milczarz, Wydarzenia.